przygody ty chcesz, więc ciebie też tu potrzebujemy. Siemano, ja jestem Sawic. A dziś, moi drodzy, opowiem wam kilka słów na temat 10 spośród 45 kart, które już niedługo pojawią się w Hearthstone'ie razem z wejściem ogromnego rozszerzenia, jakim jest przygoda Liga Odkrywców. Słowo wstępu się rzekło, moi drodzy, dlatego przechodźmy do pierwszego stronnika, jakiego będziemy mogli dzisiaj omawiać, do pierwszej karty ze świątyni Oryzysa, czyli pierwszego skrzydła, także w jakim będziemy mogli zagościć w lidze odkrywców. 5 many, 4-6. Jin Zephyrów, stronnik neutralny, epicki, z bardzo ciekawą mocą specjalną. Za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie na innego przyjaznego stronnika, rzuć kopię zaklęcia także na tego stronnika. I co na samym początku, zanim w ogóle przyjrzymy się tej karcie, warto zaznaczyć, jest to, że nie ma takiej mocy jeszcze w Hearthstone'ie. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, tak jak kiedyś to już wspominałem, połączenie spraw, które już są obecne, to znaczy, że buffowanie stronników, można powiedzieć, od samego początku gry jest, a Jin Zephyrów, myślę, że bardzo ładnie wchodzi z tym w synergię, co także trzeba zaznaczyć tuż po przeczytaniu tej karty, to jakie klasy, myślę, że będą mogły zrobić najlepszy użytek z tego Jina Zephyrów, gdyż, tak jak mi się wydaje, nie wszystkie będą mogły korzystać z jego usług. Po pierwsze kapłan, moi drodzy, który już na dzień dzisiejszy gra wybrańca Velena, czyli niesamowicie silny buff, który szczególnie boostuje to, co w tym Ginie Zephyrów już jest trzymając na bardzo dobrym poziomie, czyli zdrowie, które w dodatku jeszcze kapłan będzie mógł przywracać. Myślę, że ten Jin Zephyrów z wybrańcem Velena, w dodatku zagranym nie na nim, tylko na czymś jeszcze, czyli podwojenie tego buffu w jednej turze, będzie mogło naprawdę po pierwsze kreować ogromne zmiany w tempie gry. Można powiedzieć, będziemy przechylali tę szalkę tempa na naszą stronę, a po drugie value, jakie wyciskamy z tego kolegi z tym jednym wybrańcem Velena, będzie po prostu niesamowite. Dragon Priest nawet w niektórych swoich wersjach gra Dragon Skin Sorcerera. Nie pamiętam, jak jest nazwa po polsku niestety, ale 4 many 3-5, który dostaje +1/+1 za każdym razem, kiedy staje się celem zaklęcia. Ten Jin Zephyrów, myślę, że będzie o wiele silniejszym zagraniem i o wiele lepszą kartą w arsenale. Przede wszystkim kapłana, aczkolwiek także możliwe, że buff druid, jeśli takowa talia będzie mogła się przebić po wejściu Ligi Odkrywców, myślę, że na pewno też druid z tych właśnie usług Gina Zephyrów chętnie skorzysta. Moi kochani, karta numer 2. 2 many, 1-1, inkrustowany skarabeusz, bestia neutralna, która okrzykiem bojowym pozwala nam, no właśnie, odkryć kartę o koszcie 3. Pojawia się tutaj nowe słowo i od niego zaczniemy. Nowe słowo kluczowe, odkryj. Ta mechanika będzie pozwalała nam spośród wszystkich kart, jakie istnieją w Hearthstone, nie tylko w naszym deku, nie tylko w naszej kolekcji, spośród wszystkich kart, popatrzeć sobie na 3 z nich i wybrać jedną, która zostanie także dodana później do naszej ręki. Może to być oczywiście ograniczone spośród całej puli kart w Hearthstone'ie do na przykład wszystkich kart o koszcie 3, tak jak w przypadku tego inkrustowanego skarabeusza, ale nadal mechanika wygląda dokładnie tak samo. Jaka jest zaleta inkrustowanego skarabeusza, bo wad myślę, że można wymieniać całkiem sporo. Zaletą jest to, że zagrany w drugiej turze będzie nam gwarantował posiadanie czegoś, a może bardziej adekwatne słowo to czegokolwiek, na turę trzecią. Jednak i tutaj, moi drodzy, przede wszystkim wady. Fatalne statystyki, efekt na stół w danej turze, w której zostanie wyrzucony, znikomy, wręcz zahaczający o słowo żaden. Jednak może nam on pomagać w naprawdę fatalnych sytuacjach, kiedy nie mamy kompletnie nic do zagrania, w następnej turze, jeszcze w następnej i tak dalej, i tak dalej. Może nam troszeczkę ratować grę, ale jeśli według mnie inkrustowany skarabeusz ma ratować grę, ponieważ nie mamy zbytnio kart do zagrania w najbliższych turach, to po pierwsze, albo nasz deck jest nie do końca dobrze zbudowany, lub że tak powiem, alternatywnie naprawdę mamy pecha. I ponieważ raczej
to, że mamy takiego fatalnego pecha, dosyć rzadko się zdarza, dosyć częściej jest opcja, iż nasz deck jest nie do końca dobrze zbudowany. Uważam, że ten inkrustowany skarabeusz nie będzie zbyt dobrą kartą. Nawet jeśli dostaniemy niesamowity drop za 3, będzie to raz na jakiś czas. Myślę, że po pierwsze ta karta, jak i cała mechanika, zawiera w sobie ogromny, ogromny element RNG, losowości, farta czy też pecha. Czynić to będzie po prostu tego inkrustowanego skarabeusza ciekawą, wesołą, niektórymi momentami kartę, aczkolwiek kartę niegrywalną. Stronnik numer 3. A zarazem stronnik numer 1, jeśli chodzi o stronników klasowych, których dzisiaj poznamy. Moi drodzy, 7 many, 7-7 dla wojownika, obsydianowy niszczyciel. Na koniec twojej tury przyzwij skarabeusza 1-1 z prowokacją. I tutaj, moi drodzy, warto od razu zaznaczyć, że jest to karta podobna już na dzień dobry do dwóch kart, które obecnie widzimy w Hearthstone'ie. Obaj to stronnicy legendarni, obaj to stronnicy neutralni. Pierwszy z nich, Hogger, którego polskiego odpowiednika obecnie nie pamiętam, 6 many 4-4, który pod koniec naszej tury przyzywa Gnola 2-2. Drugi stronnik, to na pewno dobrze wam znany, Dr. Hook. 7 many, 7-7, który swoim okrzykiem bojowym przyzywa dwa hukoboty, które z agonią zadają od 1 do 4 obrażeń losowemu wrogowi. Obsydianowy niszczyciel jest podobny do tych dwóch kart i o ile od samego doktora Hooka myślę, że prezentuje się troszeczkę gorzej, o tyle od Hogera, no jest na pewno ta analogia no już troszeczkę sobie bliższa. Mamy troszeczkę większy koszt, ale o wiele lepsze statystyki. Oczywiście obiektywnie gorsze te tokeny, które będziemy sobie przyzywać. Aczkolwiek fakt, że mamy tutaj o wiele większe statystyki, może jest troszeczkę decydujący. Trzeba też tu dodać, że wojownik ma mimo wszystko bardzo dużo tych tak zwanych whirlwind efektów, czyli zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom, które troszeczkę można powiedzieć się gryzą z przyzywaniem dużej ilości właśnie stronników o jednym życia. No i swoją drogą o jednym ataku. Obsydianowy niszczyciel prezentuje się na pewno ciekawie, czy jednak będzie dropem za 7, który w jakiś sposób będzie mógł konkurować z tymi dropami, które obecnie wojownik gra, czyli Dr. Hook niemalże zawsze, czasami Baron Geddon, czyli 7 many 7-5, który pod koniec tury zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim postaciom, oprócz siebie. Czy ten obsydianowy niszczyciel będzie mógł z nimi konkurować? Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy, gdyż mimo wszystko taki, można powiedzieć, systematyczne przyzywanie sobie prowokacji bardzo też ładnie wchodzi w synergię z kartą, którą już obecnie też mamy w Hearthstone'ie. Za 2 many daj swoim wszystkim stronnikom z prowokacją +2/+2. Nie pamiętam niestety teraz nazwy, jest to zaklęcie dla wojownika, które jeszcze moc, jeśli no parę takich skarabeuszy nam będzie siedziało na stole, może otworzyć drzwi dla może nie tyle nowego, co troszeczkę odnowionego archetypu wojownika, jakim jest Taunt Warrior. Kolejny stronnik to Anubisat Wartownik. Moi drodzy, stronnik za 5 many 4-4, który agonią daje losowemu przyjaznemu stronnikowi +3/+3. I tego kartę chciałbym mówić w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie value, czyli samej wartości tej karty, a po drugie w aspekcie tempa. Anubisat Wartownik, jeśli chodzi o tempo, prezentuje się dosyć fatalnie, bo za 5 many dostajemy fatalne statystyki. -1 do ataku i -2 do zdrowia w porównaniu do klasycznego, można powiedzieć, dropu za 5 many 5-6. No, czyni, że ta karta nie wywiera jakiejś ogromnej presji natychmiast na naszym przeciwniku. Aczkolwiek jeśli chodzi o value i jeśli moglibyśmy to tak bezpośrednio przekalkulować, za 5 many dostajemy statystyki w sumie 7-7. Podkreślam słowo w sumie, albo można powiedzieć sumarycznie. Ponieważ nie jest to natychmiastowy, nie są to natychmiastowe statystyki naszego przeciwnika. Dodatkowo jest to karta z agonią, czyli dodatkowe synergie są tu, można powiedzieć, już otwarte. Po trzecie, dajemy to naszemu stronnikowi, czyli niekoniecznie musi to być waniliowy stronnik 5 many 7-7, tylko możemy zboostować coś, co jeszcze ma jakiś inny efekt obecnie na stół. To są oczywiście i wady, zalety. Jeszcze tutaj można jedną wadę dorzucić, że dajemy losowemu stronnikowi, aczkolwiek no, tę akurat losowość można jakoś według mnie kierować. Stronnik prezentuje się ciekawie i szczerze mówiąc nie potrafię na obecną chwilę powiedzieć, czy gdziekolwiek potrafię go sobie wyobrazić, i też nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy nigdzie nie potrafię go sobie wyobrazić. Znaczy trudno mi jest określić, czy on znajdzie swoje miejsce w mecie i jeśli znajdzie, to do końca, szczerze mówiąc, konkretnego deku na razie dla niego nie widzę, ale kto wie, może Anubisat Wartownik jeszcze nas zaskoczy.
Następny stronnik, moi drodzy, jest bardzo, bardzo, bardzo nietypowym stronnikiem. Kamień przywołania za 5 many 0,6. Za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, przyzwij losowego stronnika o tym samym koszcie. Kamień przywołania, można powiedzieć, przypomina nam o pewnej bójce, karczemnej bójce, którą już kiedyś mogliśmy rozgrywać i dokładnie takie zasady były tej bójki, że przyzywaliśmy losowego stronnika o koszcie zaklęcia, które zagrywaliśmy. Tutaj, można powiedzieć, mamy ten efekt ze stronnikiem właśnie, jakim jest kamień przywołania. Jednak to, czego nie da się tutaj pominąć, o ile ta moc specjalna wygląda bardzo fajnie, ponieważ otwiera nam możliwość grania naprawdę ciekawych deków z ogromną ilością drogich zaklęć, w których obecnie w grze jest całkiem sporo i no, niektórych bardzo myślę, że świeżbi ręka, żeby tylko znaleźć pretekst do ich grania, o tyle kamień przywołania, no w statystyki ma po prostu fatalne, jest ogromną, ogromną stratą tempa, już nie mówiąc o tym, że w sumie nie ma gwarancji, że ten stronnik przeżyje. W piątej turze posiadanie 6 ataku na stole, bądź nawet 5 czy 4 ataku na stole i jakiegoś tam, powiedzmy, removala, no nie jest czymś, co graniczy z jakąkolwiek niemożliwością. Spokojnie myślę, że będzie można zabić ten kamień przywołania, już nie mówiąc o tym, że nawet on nie strajduje się za nic, ponieważ po prostu zginie, jako że ma 0 ataku. Także mimo, że wygląda naprawdę na fajną kartę i wiem, że ja na pewno będę z nią osobiście eksperymentował, wątpię, aby ten kamień przywołania sam w sobie jakkolwiek przebił się do obecnej, a nawet przyszłej mety. Kolejny, moi drodzy, stronnik, kolejny stronnik klasowy, to Mroczny Handlarz. Za 2 many mamy stronnika 2-2, który okrzykiem bojowym odkryje kartę o koszcie 1. Na sam początek trzeba zaznaczyć, że te statystyki po prostu są dosyć słabe przy tym koszcie many. Nie widzimy obecnie, szczerze mówiąc, w mecie żadnego stronnika o takich statystykach, który nie miałby jeszcze czegoś wbudowanego do siebie. Jedyny stronnik, tak naprawdę najbliższy obecnie, jeśli chodzi o statystyki, to ekranowy minibot, jednak ten ma boską tarczę. Czy jednak boska tarcza jest warta tego okrzyku bojowego? Albo inaczej, czy ten okrzyk bojowy jest warty stracenia statystyk i w sumie no, ingerowania w dużą losowość i to, że tak naprawdę karty o koszcie 1 nie są aż tak dobre? No właśnie, nie do końca jestem pewien. Tak jak powiedziałem, o koszcie many 1 nie wyobrażam sobie zbyt wielu fantastycznych kart. Nie wyobrażam sobie również zbyt wielu fantastycznych kart, które jakkolwiek mogły pomagać czarnoksiężnikowi. Fakt, że jest to jeszcze dodatkowo ta mechanika odkryj. Bardzo, bardzo losowa i szczerze mówiąc w żaden sposób nie możemy mieć wpływu na to, co tutaj dostaniemy, oprócz tego, że możemy sobie wybrać jedną z 3 kart. Według mnie sama ta mechanika po prostu no troszeczkę zabija tę kartę. Gdyby on miał troszeczkę lepsze statystyki, gdyby miał 2 many 2-3 lub 2 many chociaż 3-2, można by się zastanawiać. Jednak fakt, że po pierwsze jego statystyki są fatalne, po drugie to, że dostaniemy tę jedną kartę, może mieć dosyć to małe znaczenie dla naszego całego gameplayu, to jeszcze po trzecie jest to karta. Nie mamy nawet gwarancji, czy jest to zaklęcie, czy to jest stronnik, a warto jest podkreślić, że stronnicy za 1 many, szczerze mówiąc, za bardzo nie błyszczą i myślę, że podobnie jak ci stronnicy o koszcie 1 many i tak naprawdę wiele zaklęć o koszcie 1 many, ten Mroczny Handlarz też raczej w mecie nie zabłyszczy. Kawałek za półmetkiem, moi drodzy, czeka na nas Grzmiący Żywiołak. 4 many 2-6, stronnik dedykowany tylko i wyłącznie szamanowi, który kiedy zagramy stronnika z okrzykiem bojowym zadaje 2 punkty obrażeń losowemu wrogowi. I tutaj pozwolę sobie jeszcze na dosłownie kilka słów wstępu, zanim powiem więcej o tej karcie. Takową synergię, to znaczy synergię z ogólnie stronnikami, którzy posiadają dowolny krzyk bojowy, już w Hearthstone mamy. Po pierwsze jest to ulubieniec tłumu, czy też faworyt tłumu, nie pamiętam dokładnie nazwy tej karty, za 4 many 4-4, który dostaje +1/+1 za każdym razem, gdy zagrywamy kartę z okrzykiem bojowym. Mamy także, można powiedzieć, kontra synergię, która jest reprezentowana przez Anubar Weblord 2 many 1-4, który sprawia, że wszyscy stronnicy z okrzykiem bojowym kosztują 2 many więcej. No i przechodząc do Grzmiącego Żywiołaka. Czy szaman sam w sobie ma mocnych stronników z okrzykami bojowymi? Bo myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o value tej karty. Bo samo value tej karty, bez ocenienia w jakim kontekście może być ona grana, może być dosyć trudne. Więc szaman
myślę, że już na dzień dzisiejszy ma całkiem dobrych stronników. Po pierwsze, mamy tutaj żywiołaka ognia, który swoim okrzykiem bojowym zadaje 3 punkty obrażeń. Mamy Fireguard Destroyera, który okrzykiem bojowym dostaje od plus 1 do aż plus 4 ataku. Mamy również ta Skara Totemika, nie pamiętam jak się nazywa, Trzymany 3-2, który przyzywa okrzykiem bojowym losowy totem. Już na dzień dobry szaman ma całkiem sporo okrzyków bojowych. Dlatego też Grzmiący Żywiołak może, szczerze mówiąc, otworzyć drzwi, za którymi stoi bardzo, bardzo ciekawy deck, jakim jest właśnie, nie wiem, Battle Cry Shaman. Zadawanie 2 punktów obrażeń tam i tu jest bardzo, bardzo przyjemne. Szkoda tylko, że może on zadawać oczywiście obrażenia twarzy, ponieważ szaman głównie bazuje na kontroli na stole. Jeśli tą kontrolę na stole ma, może zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Szkoda troszeczkę tego, że może on zadawać właśnie twarzy, ale gdyby zadawał tylko i wyłącznie stronnikom, mógłby, szczerze mówiąc, nawet podchodzić pod bycie OP w niektórych dekach. Same statystyki szału nie robią, ale raczej statystyki w przypadku tej karty nie są najważniejsze, gdyż tak jak powiedziałem, no właśnie chodzi o to przede wszystkim, żeby ona przeżyła, żeby mogła zadać te dodatkowe obrażenia i myślę, że w przypadku 4 many i 6 aż punktów zdrowia będzie to całkiem możliwe. Grzmiący żywiołak, szczerze mówiąc, możliwe, że naprawdę otworzy te drzwi i w nowej mecie zobaczymy coś takiego jak nie koniecznie totem szamana, może nawet nie battle cry szamana, ale możliwe, że Battle Cry totem szamana? Kolejna karta klasowa, aczkolwiek pierwsze zaklęcie, jakie dzisiaj zobaczymy, będzie to, moi drodzy, sekret dla Paladyna, oczywiście o koszcie 1 many, który, kiedy nasz przeciwnik ma co najmniej 3 stronników i zagra kolejnego, zniszczy go. I teraz, moi drodzy, ponownie pozwolę sobie na krótki wstęp, mam nadzieję, że nie będziecie za to źli. Większość sekretów Paladyna, przynajmniej tych można powiedzieć od samego początku jego istnienia, jest uważana za dosyć słabe, aczkolwiek ma potencjał do bycia niesamowitymi. Odkupienie, chociażby. 1 many, jeśli nasz przeciwnik zabije jakiegoś naszego stronnika, przyzywamy go z powrotem z 1 punktem zdrowia. No cóż, ponieważ Paladyn sam w sobie ma dosyć taką antysynergię, ponieważ swój Hero Power pozwala mu przyzywać stronników 1-1, których bardzo łatwo jest zabić i sprawdzić, czy to odkupienie gdzieś tam nie czeka. O tyle, jeśli nie będziemy Hero Powerować w tej turze, a na stole przez przypadek mamy Tyriona Fordringa, no to myślę, że przyzwanie sobie ponownie Taunta 6-1 z fantastyczną agonią i jeszcze boską tarczą jest bardzo, bardzo przyjemne. Oko za oko. Również, jeśli dostaniemy jedno obrażenie przez przypadek gdzieś tam w twarz i odegramy się naszemu przeciwnikowi tym samym, no, nie wychodzimy za bardzo do przodu, ponieważ za 1 many zadaliśmy jedno obrażenie w twarz. Dosyć słabo. Ale jeśli przez przypadek zaatakuje wielki gigant 8-8, to 1 many, 8 obrażeń w twarz wygląda całkiem nieźle. Tutaj w przypadku Świętej Próby wygląda dosyć podobnie. Jeśli nasz przeciwnik zagra naprawdę przez przypadek dużego stronnika, no, może to się dla niego naprawdę źle skończyć. Jednak po krótkim namyśle, szczerze mówiąc, ja doszedłem do wniosku, że są dwie opcje, jeśli nasz przeciwnik ma aż 3 stronników na stole. Po pierwsze, jesteśmy w bardzo, bardzo słabej sytuacji i nasz przeciwnik prawdopodobnie może nas już zabić, jeśli ma 3 stronników na stole i jeszcze może dograć sobie kolejnego. Może nie tyle zabić, co ma dominującą naprawdę przewagę na stole. Jeśli nas nie zabije, to zacznie tradeować, czyli ci 3 stronnicy zaraz zamienią się w 2 i sekret w ogóle nie zostanie aktywowany. Druga opcja jest taka, że nasz przeciwnik ma bardzo dużo stronników, możliwe, że nawet więcej niż 3 i jest na przykład agrohunterem. I w tym przypadku zabicie za 1 many nawet jakiegoś stronnika, nie wiem, 2-1, 1-1, czy też, nie wiem, nawet stronnika 2 many 3-2, takiego jak nożownik. Akurat nożownik może być bardzo, bardzo, można powiedzieć, bolący, ale wiele Hunter ma, wiele agrodeki generalnie mają takich małych stronników, na których w sumie im nie zależy, których jeśli nie dobrali w naprawdę early game, typu pierwsza, druga tura, to później będą ich wyrzucać na zasadzie, a ponieważ mam wolną manę, to jeszcze go dorzucę. I w tym przypadku ta Święta Próba może nie być dosyć przydatna. Może za to, szczerze mówiąc, jedyny taki matchup, jaki sobie wyobrażam, to Midrange Paladyn przeciwko Ramp Druidowi, który bardzo szybko może wyrzucić kilka średnich postaci na stół i chcąc wyrzucić jeszcze kolejną w dużą, może się troszeczkę obawiać tej Świętej Próby. Jednak czy warto przeznaczać cały slot karciany na takowy sekret? Nie jestem do końca pewien. Czy warto przeznaczać slot karciany na taki sekret z Mysterious Challengerem? Nadal szczerze mówiąc uważam, że raczej ta Święta Próba może nie być aż tak fantastyczna, nawet z byciem troszeczkę bardziej stabilną niż coś takiego jak oko za oko. Możliwe, że ten sekret po prostu w mecie na długo nie zawita.
Przynajmniej przedostatni stronnik Pradawny Cień, 4×7-4, który okrzykiem bojowym wtasuje pradawną klątwę do naszej talii. Klątwa ta zada nam 7 punktów obrażeń, kiedy zostanie dobrana. Talia, która bardzo ładnie, można powiedzieć, koresponduje z wieloma kartami, które już są w Hearthstone, czyli dostajemy troszeczkę lepsze na przykład statystyki czy jakąś moc kosztem jakiejś dosyć ważnej wady. Tutaj dostajemy 7 punktów aż obrażeń w twarz, kiedy dobierzemy kartę. Jednakowoż, jeśli będziemy grali ten pradawny cień w talii agro, jest duża szansa, że w ogóle wszystkich kart w swoim deku nie dobierzemy. Jest nawet na to ogromna szansa. Wśród tej szansy jest także szansa, że w ogóle nie dobierzemy akurat konkretnie tej karty klątwy, która gdzieś tam może się siedzieć na przykład na dnie naszego deku. W tym przypadku za 4-many stronnik 7-4 no, wygląda całkiem nieźle. Klasyczni stronnicy o koszcie 4 many mają statystyki 4-5. Tutaj dostajemy aż plus 3 do ataku, minus 1 do zdrowia. Jednak w przypadku agrodeków raczej zdrowie nie jest najważniejszą sprawą, jaką powinniśmy się zajmować. Według oczywiście tej karty, oprócz klątwy, moi drodzy, jest to, że ona mimo wszystko dosyć łatwo ginie. 4 zdrowia to nie jest coś, z czym nie możemy sobie poradzić. Dodatkowo ta karta nie ma szarży, więc może nie być do końca gwarantowane, abyśmy mogli tę kartę zagrać. Po pierwsze, w Facehunterze, czyli można powiedzieć przedstawicielu swojego archetypu, czyli agro przedstawicielu agrodeków, ta karta może nie być aż tak fantastyczna. Znaczy, po pierwsze, ona kosztuje dosyć dużo, po drugie, nie ma gwarancji, że tak powiem, dotknie twarzy przeciwnika, a po trzecie, mamy jeszcze jakąś wadę, która, szczerze mówiąc, tylko dopełnia ogólne bycie nie do końca fajnym. Z kolei, w troszeczkę bardziej midrange'owych agrodekach, typu na przykład Zoo, nie wiem do końca, czy pradawny cień będzie bardzo ładnie się synergizował z naszym Hero Powerem, który już zadaje nam obrażenia. I dostawanie jeszcze kolejnych, biorąc pod uwagę, że będziemy chcieli dobierać karty jak nienormalni wręcz w niektórych meczach, żeby mieć ich jak najwięcej, jak najszybciej móc ten stół przejmować lub utrzymywać, ten pradawny cień podobnie może nie pasować. Na razie nie potrafię sobie wyobrazić talii, w której chciałbym grać pradawny cień, ponieważ z jednej strony są to bardzo dobre statystyki, ale agresywne statystyki, więc dek także powinien być agresywny, ale pośród dwóch agresywnych deków, które wymieniłem, możemy nie do końca chcieć zobaczyć w nich możemy nie do końca chcieć zobaczyć pradawny cień. Jest jeszcze oczywiście Secret Paladin. No ale tutaj ten pradawny cień, szczerze mówiąc, Secret Paladin aż tak bardzo nie chce iść w twarz. To znaczy chce, ale już w momencie, kiedy raczej nie ma szans na odzyskanie stołu. Pradawny cień jest turą czwartą. W turze czwartej, szczerze mówiąc, Paladin powinien właśnie być w tym swoim, można powiedzieć, apogeum kontroli na stole i fladowania tego stołu średnimi i małymi stronnikami. Możliwe, że pradawny cień gdzieś tutaj znajdzie swoje miejsce, ale też, szczerze mówiąc, zostawienie 7 obrażeń w twarz w przypadku Secret Paladyna, gdzie jest mnóstwo innych agrodeków, generalnie zdrowie może być bardziej przydatne, niż nam się wydaje. Dlatego sądzę, że ten pradawny cień może ponownie nie znaleźć do końca dla siebie miejsca w obecnej lub przyszłej mecie. I ostatnia karta, moi drodzy, przez nami ostatni stronnik legendarny i jakże soczysty. Reno Jackson, 6×4-6, który okrzykiem bojowym, jeśli twoja talia ma nie więcej niż jedną sztukę jakiejkolwiek karty, w pełni uleczy twojego bohatera. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, co jest napisane na tej karcie, jeśli stworzymy deck, który ma dokładnie jedną kartę danego typu, czyli żadna karta nie jest zduplikowana, nie mamy na przykład dwóch swipe'ów, nie mamy dwóch Ragnarossów, to by było akurat trudne, ale nie mamy na przykład dwóch minibotów, czy dwóch dowolnych kart, czyli każda karta jest w dokładnie jednej kopii, za każdym razem ten kolega uleczy nas do maksa. No i teraz oczywiście pojawia się kluczowe pytanie, dosyć podobne pytanie, które wielu graczy zadawało sobie przed wyjściem Mysterious Challengera. Czy warto, moi drodzy, aż tak bardzo zmieniać cały deck, by ta jedna karta działała? No i w przypadku Mysterious Challengera, że tak powiem, praktyka pokazała, że warto jest pakować bardzo dużo sekretów, które same w sobie nie są fantastycznymi kartami, ale kosztem tego, by ten Mysterious Challenger dał nam ogromny tak zwany tempo swing, czyli przeważył szalkę tempa na naszą stronę. W przypadku Reno Jacksona nie będziemy na pewno otrzymywali tempa, będziemy otrzymywali, można powiedzieć, drugą szansę, albo szansę na przeżycie, w przypadku, kiedy nasz przeciwnik naprawdę był w stanie nas przycisnąć
i jesteśmy zmuszeni leczyć sobie, no powiedzmy, za 6 many jest jakaś karta, z którą może to korespondować, bodajże chyba tak, za 6 many mamy chyba stronnika 5-4, który leczy naszemu bohaterowi 4 życia. No tutaj mamy za 6 many 4-6, czyli o wiele lepsze statystyki. No i perspektywę leczenia sobie nawet do 29 punktów życia. To jest oczywiście bardzo, bardzo optymistyczne podejście do tej karty. I obawiam się, że troszeczkę zbyt optymistyczne nawet. Także odpowiadając na to kluczowe pytanie, czy warto jest cały swój deck stworzyć, nie mając ani jednego duplikatu, aby ta karta działała? Może troszeczkę łatwiejsze pytanie mam. Czy jesteśmy w stanie stworzyć dobry deck, który ogólnie rzecz biorąc, dobry deck dowolnej, że tak powiem, dowolnego typu agro, kontrol i tak dalej, znaczy może nie agro, ale kontrol, midrange i tak dalej, który byłby w stanie być dobry nie posiadając żadnego duplikatu, żadnej karty? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie brzmi nie i jest równoznaczna z odpowiedzią, czy ta karta będzie grywalna, aczkolwiek Rina Jackson na pewno jest dosyć interesującym stronnikiem. Jestem bardzo ciekawy szczególnie animacji, w jaki sposób wchodzi on na stół i możliwe jakiejś animacji specjalnej, którą przywraca nam nawet do 29 punktów zdrowia w jednej turze. Moi kochani, to było pierwsze 10 kart, które poznaliśmy z Ligi Odkrywców. Konkretnie z pierwszego dungeonu, z pierwszego skrzydła, czy też rewiru, Świątynia Oryzysa. 10 kart, moi drodzy, kilka zaklęć, bardzo dużo stronników, jeden nawet stronnik legendarny. Bardzo, bardzo interesująco myślę, że się to prezentuje na razie. To znaczy, z samych kart, tak jak zresztą słyszeliście, większość według mnie może nie być, można powiedzieć, top tier, czyli jednych, może nie okazać się jakimiś super kartami, aczkolwiek same mechaniki, które są wprowadzane razem z tą ogromną przygodą, już obecnie prezentują się bardzo, bardzo ciekawie i ja czekam, moi drodzy, na kolejne karty, które już niedługo prawdopodobnie będziemy wspólnie omawiać. No a póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!